No siemanko, dzisiaj czas na kolejny produkt od Deepcoola i tym razem sprawdzimy sobie dwuwieżowy kuler powietrzny o bardzo nietypowej budowie. Przed Wami Deepcool Assassin 4. Zapraszam. Na początek szybki rzut oka na zawartość opakowania. Oprócz samego chłodzenia otrzymujemy kompletny zestaw montażowy, który obsługuje zarówno procesory Intela jak i AMD. Zestaw jest uzupełniony instrukcją obsługi, która ułatwi proces instalacji. Do niego przyda nam się dołączony wkrętak, ten ma dwie końcówki Philips oraz sześciokątną. Dodatkowo w opakowaniu znajduje się pasta termoprzewodząca DM9. Choć strzykawka może wydawać się dość duża, to warto zauważyć, że ilość pasty wynosi zaledwie 1,5 g. Producent nie zapomniał również o szczegółach, dostarczając szpatułkę do równomiernego rozprowadzania pasty oraz waciki do czyszczenia powierzchni procesora przed instalacją. Deepcool przewiduje opcję montażu dodatkowego wentylatora i w tym celu daje nam plastikową ramkę wraz ze śrubkami. Powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz zobaczyłem to chłodzenie, to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Nie jest to bowiem konstrukcja, do której jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Deepcool Assassin 4 wyróżnia się nietypową budową, która jednocześnie różni się od swojego poprzednika, czyli Assassina 3, który powiedzmy sobie, że no wyglądał jak normalne chłodzenie. Deepcool podjął tutaj taką nietypową ścieżkę stworzenia czegoś unikalnego, czegoś co rzuca się w oko. I chyba im się to udało. To co rzuca się w oczy to wentylator, który nie jest zainstalowany standardowo z przodu, tylko z tyłu konstrukcji. Jest to Deepcool FK120, ale co ciekawe w wersji reverse. To oznacza, że łopatki zostały odwrócone, dzięki czemu kiedy pracuje jako wyciągający to wygląda zdecydowanie lepiej, ponieważ nie widzimy rozpórek stojana. Z moich obserwacji wynika, że takie konstrukcje wykazują wyższą wydajność od ich standardowych odpowiedników. Ale mamy też drugi wentylator. Tak, może tego na początku nie widać, ale pomiędzy wieżami mamy zainstalowany wentylator 140 mm typu oversize. Dostęp do niego uzyskujemy poprzez zdjęcie metalowej kratki na górze trzymającej się na magnesach. Warto zauważyć, że jest to konstrukcja bliźniacza do modelu FK120, ale obecnie nie jest dostępna do zakupu osobno, przynajmniej na razie. Oba wentylatory posiadają regulację prędkości obrotowej od 500 do maksymalnie 1700 obrotów na minutę z możliwością obniżenia ich do 1350 RPM za pomocą specjalnego przełącznika na topie chłodzenia. Warto zauważyć, że do jego działania konieczne jest podłączenie wentylatorów do specjalnego splittera w chłodzeniu. Istnieje również opcja sterowania wentylatorami osobno, jednak wtedy wspomniany przełącznik nie będzie działał. Mamy też opcję montażu trzeciego wentylatora, ale powiem szczerze, że nikt raczej nie będzie zadowolony z takiej możliwości. W zestawie mamy specjalną plastikową ramę, która jest niezwykle słabej jakości, po instalacji odstaje, no i psuje cały efekt chłodzenia. Wygląda to tak, jakby ten element chłodzenia był robiony na szybko, na ostatnią chwilę. Tak jak wspominałem, Assassin charakteryzuje się obecnością dwóch wież całkowicie schowanych w obrębie konstrukcji. Pierwsza wieża wyróżnia się znacznie mniejszą grubością od drugiej i posiada interesujące wycięcia w kształcie kwadratów. Druga wieża, znacznie grubsza, została wyposażona w nacięcia na żeberkach po obu stronach, mające na celu zminimalizowanie oporu powietrza. Jakość wykonania prezentuje się bardzo dobrze, grube finy są solidne i nie ulegają deformacjom. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Za przewodzenie ciepła odpowiedzialnych jest 7 ciepłowodów o średnicy 6 mm, równomiernie rozłożonych na całej długości wież. Łączą się one z podstawą, która została poddana obróbce obejmującej zarówno szlifowanie, jak i polerowanie. Centryczne szlifowanie poprawia docisk do procesora, wpływając na skuteczność chłodzenia. Dodatkowo nie zabrakło warstwy niklu, co nie tylko dodaje estetyki, ale także zwiększa trwałość i odporność na korozję. Ze względu na swoją konstrukcję i brak wentylatora z przodu, chłodzenie jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi slotami na pamięć RAM. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zdecydujemy się na zamontowanie dodatkowego wentylatora. Wtedy przestrzeń między wentylatorem a laminatem płyty wynosi około 49 mm z możliwością podniesienia wentylatora o dodatkowe 23 mm poprzez przesunięcie go w górę za pomocą szyn.
Proces regulacji jest również możliwy na tylnym wentylatorze, jednak w tym przypadku nie mamy opcji przesuwania go po szynach. Konieczne jest całkowite zdjęcie wentylatora i zamontowanie go na wyższej pozycji. Standardowy prześwit wynosi 47 mm, po korekcji wartość ta wzrasta do 62 mm. Niestety, z uwagi na swoje gabaryty, chłodzenie zasłania minimalnie pierwszy slot PCI Express. Możliwość zamontowania czegoś w tym slocie zależy głównie od tego, jak bardzo karta sięga poza płytkę drukowaną. Warto pamiętać, że chłodzenie jest dosyć wysokie, mierząc 164 mm, więc konieczne będzie sprawdzenie, czy zmieści się ono w wybranej obudowie. Montaż chłodzenia jest banalnie prosty. Proces instalacji zaczynamy od przygotowania metalowego backplate'u. Posiada on ruchome otwory, więc musimy dostosować je do naszego rozstawu na płycie. Następnie przekładamy go od tyłu płyty głównej. Z drugiej strony mocujemy cztery metalowe dystanse, które dodatkowo wyposażone są w podkładki. Szczegół, który zasługuje na uznanie. Kolejnym krokiem jest przekręcenie dwóch elementów stelażu za pomocą czterech nakrętek. Po wykonaniu tych kroków pozostaje nam jedynie nałożenie pasty termoprzewodzącej na procesor i dokręcenie chłodzenia do wyraźnego oporu. Analizując wykres z udziałem Deepcoola, można zidentyfikować dwie istotne kwestie. Po pierwsze, chłodzenie radzi sobie zdecydowanie lepiej przy wyższym poziomie głośności, to jest 39 dB. Po drugie, Assassin zyskuje przewagę nad konkurencją, szczególnie w przypadku wyższego poboru mocy procesora. Rozpoczynając od 160 W i przeprowadzając normalizację hałasu, możemy zaobserwować wyniki pomiędzy DarkRock Pro 4 a DarkRock Pro 5. Podobne relacje zachodzą przy maksymalnych obrotach wentylatorów. Przy poborze mocy wynoszącym 190 W sytuacja jest zbliżona, ale chłodzenie przy 39 dB zbliża się coraz bardziej do osiągnięć DarkRock Pro 5. Na maksymalnych obrotach wentylatorów Deepcool osiąga poziom wydajności zbliżony do DarkRock Pro 5 i Noctua NHD 15, ale kultura pracy pozostaje gorsza niż w obu wymienionych coolerach. Normalizacja przy 230 W pozwala przegonić DarkRock Pro 5, co stanowi niezły wynik, jednak wciąż brakuje trochę do osiągnięć innych topowych konstrukcji. Co ciekawe, wydajność na maksymalnych obrotach prezentuje się bardzo dobrze, przewyższając NHD 15 oraz zbliżając się do Cooler Mastera MA824. Warto jednak podkreślić, że DarkRock Elite od Be Quieta nadal pozostaje znacznie wydajniejszy w tej kategorii. Jesteśmy już po testach i pewnie ciekawi Was, co sądzę na temat tego coolera. Zacznijmy sobie od ceny i ta wynosi 380 zł. Według mnie jest to cena atrakcyjna, biorąc pod uwagę to, co oferuje ten cooler. Wydajność plasuje się pomiędzy DarkRock Pro 4 a DarkRock Pro 5. Zdecydowanie częściej jest to obok piątki na 230 W. Nawet ją tam trochę przeganiamy, co jest rezultatem ok, ale tak czy inaczej, osobiście spodziewałem się minimalnie lepszej wydajności, pomimo tego, że ona jest już i tak wysoka, to po coolerach tych gabarytów trochę więcej bym się tutaj spodziewał. Dodatkowo mamy 6 lat gwarancji. W przypadku Be Quieta, który jest 80 zł droższy, jest podobnej wydajności, mamy tego okresu gwarancyjnego tylko 3 lata, czyli dwa razy krócej od Deepcoola i to naprawdę wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o Assassina 4. Jakość wykonania też jest na bardzo wysokim poziomie, oprócz tej ramki, która służy do zainstalowania trzeciego wentylatora, tam się Deepcool nie popisał i według mnie nie powinno być to w takim stanie w ogóle dołączone do zestawu. Tak czy inaczej, nie pokazywałem tego na wykresach, bo nie było sensu, ale zrobiłem test z trzecim wentylatorem na 39 dB i zysk wydajności to 0,4 stopnia Celsjusza. Według mnie bez sensu w ogóle zakładać trzeci wentylator, wydawać kasę, niszczyć sobie świetny design tego chłodzenia i zmniejszać kompatybilność z pamięciami RAM. 0,4 stopnia, praktycznie tyle co nic. Dodatkowo mamy prosty montaż, fajny, bezpieczny, także tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. No i oczywiście oryginalny design, który może być taką kartą przetargową,
w stosunku do innych chłodzeń, które są po prostu do bólu podstawowe. Co do tego przełącznika obrotów, no to jak mnie oglądacie, to raczej wiecie, że nie jestem fanem tego typu rozwiązań. Raczej preferuję sterowanie wentylatorami za pomocą krzywej ustawionej pod preferencje użytkownika. Kompatybilność z pamięciami RAM jest bardzo fajna, o ile nie założymy tego dodatkowego wentylatora, którego, tak jak wspominałem, raczej nie opłaca się instalować. Ale jeśli chodzi o pierwszy slot PCI Express, no to tutaj już może być problem. Jeśli macie zwykłą płytę ATX, no to nie powinno Was to interesować, ponieważ zazwyczaj ten pierwszy slot albo w ogóle go tam nie ma, albo to jest slot przeznaczony na karty rozszerzeń i ten do karty graficznej jest na drugim miejscu. Ale jak macie płyty Mini ITX, no to już powinniście się tym zainteresować i tutaj jakikolwiek backplate na karcie graficznej może po prostu z chłodzeniem kolidować. Także to trzeba mieć na uwadze. Dodatkowo DeepCool podaje, że z niektórymi płytami, ja tu Wam wypiszę, występuje problem z kompatybilnością i po prostu tego chłodzenia na tych płytach głównych nie zainstalujecie. Pewnie część z Was zastanawia się, czy można w tym chłodzeniu zrobić słupa wentylatorów. Jeśli chodzi o ten tylny wyciągający, to on jest zwykłym 120mm wentylatorem wkręcanym w taką zwykłą ramkę, także tutaj nic Was nie ogranicza. Tak samo jest w przypadku tego przedniego wentylatora opcjonalnego na tej obrzydliwej ramce, o której mówiłem. Tam też każdy wentylator 120mm zamontujecie. Ale problem się robi, jak chcemy wymienić środkowy wentylator. Próbowałem tam wsadzić Silent Wings A4 Pro, niestety wystaje. NF-A15 od Noctuły tym węższym bokiem wchodzi, ale również wystaje poza chłodzenie, także mija się to raczej z celem. Także tutaj mamy raczej ograniczone pole do popisu. Podsumowując, uważam, że DeepCool Assassin 4 to bardzo ciekawa propozycja, która głównie gra wyglądem, który jest nietypowy, unikalny i naprawdę przykuwa oko, robi wrażenie. Osoby, które zwracają uwagę na estetykę swojego komputera, to myślę, że takiego cuba, bo jak to inaczej nazwać, takiego kloca, który naprawdę robi wrażenie, zdecydują się do swojego komputera zakupić, bo pomimo tego unikalnego wyglądu charakteryzuje się bardzo dobrą kompatybilnością z pamięciami RAM oraz dobrą wydajnością na poziomie DarkRock Pro 4 w niższej cenie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do następnych filmów. Na razie. Cześć.